Cześć, siemanko, ludziska z tej strony Mister Damo 15. Ogólnie widzicie dziwny obraz przed sobą, bo to jest kolejny odcinek z FSA 13 single player, ale jak wiecie, ostatni odcinek z Borowa wydałem niedawno. Postanowiłem, jak wiecie, ciągnąć dalej, więc czas zmienić mapę. Naszła mnie chęć dzisiaj ogólnie na przypomnienie starych, dawnych czasów, czyli moje mapki. Miałem dwie mapki DFS-a 13, które mi naprawdę wpadły do gustu i lubiałem na nich grać. I chciałem tym ludziom, którzy nie pamiętają takiej rzeczy, a tym ludziom, co pamiętają, jeszcze im bardziej przypomnieć i pokazać, jak było fajnie. Tylko że teraz na single player, a nie w let's playach, wtedy z Mikim, bo wtedy z Mikim dawało się czadu. Jak widzicie, macie przed na ekranach mapę Poniatów V4.1. I mam dylemat, bo mam V4.1 i V4. I właśnie ten odcinek jest taki dziwny, taki informacyjny bardziej na temat waszego zdania. Którą mapę będziecie chcieli bardziej oglądać? Ten ciągnik to jest tylko taki zapoznawczy, żeby coś było. Którą mapę chcielibyście zobaczyć w kolejnym sezonie single playera do FSA 13? Czy tą oto V4.1, bo właśnie na niej jesteśmy, czy zaraz pokażę wam kolejną V4. Poprowadzam wam, popatrzycie co tu jest, jak to wygląda. Pryzma, jakieś tam obórki, stodółki, wapno, pola z tyłu. Pamiętacie pewnie jeszcze na pewno dobrze tą mapę, bo ja ją pamiętam ogromnie dobrze. Chociaż nie, dobra, przyznam się bez bicia, że dopóki nie zobaczyłem filmiku na YouTubie u siebie, to przypomniałem się ta mapa, ja nawet zapomniałem, że stworzyłem taką. Nie, serio, przyznaję się, V4.1 jakoś uciekła mi z głowy, gdyż no jedną z dobrych, ale chyba mało na niej grałem, nie wiem, tak mi się zdaje, ale ominijmy to. Tak wygląda gospodarka, krok po kroku, obórka swoją drogą też. Tu jest pastwisko i co chyba najlepsze, co dodałem w ogóle do tej mapy, to ruch pieszych i ruch pojazdów wraz z ruchem rowerowym. Akurat ten ruch rowerów bardzo mi się podoba. Tylko szkoda, że no wiem, z górki jedziesz, nie musisz kręcić pedałami, ale jednak wolniej rowery jadą, bo biedne samochody muszą hamować, jak widzicie. Ale chyba nie o tym mowa. Ale lecimy dalej. No, tak wyglądają poletka. Miałem jeździć uczucem, ale nie chcę sobie szumić. Bez przesady i tak musiałbym zrobić modpack. Tak pola wyglądają tutaj V4.1. W V4 to chyba każdy naprawdę wie, jak tam pola wyglądały i to jest magia poniatowa i okolic. To są najlepsze pola, które ukazują mój klimat. Ale spoko. To właśnie o to chodzi. Ja chcę, żeby wam ta seria wpadła do gustu i żebyście mi pomogli jak najbardziej właśnie w tych sprawach, żebym mógł po prostu jakoś ogarnąć to. No i co, no to by było na tyle chodzenia po V4.1, więc oczywiście liczę, że w komentarzach pomożecie mi, tak? Myszka mi się psuje. Czekajcie, nie mogę nic zrobić. No dobra, o, udało się, wróciłem do normy. Więc to zależy tylko od was. Jeżeli chcecie tą oto mapkę V4.1, to w komentarzu wpisujecie Poniatów V4.1. I oczywiście czym więcej głosów od was, tym jest większa szansa, by po prostu no, ta mapka wystąpiła w serii w FS-ie 13. Wszystko zależy od was. Już przeskakujemy na mapę V4, byście mogli obejrzeć ją i też oddać swój głos. No i ludziska, jesteśmy już na mapce Poniatów V4, czyli to jest ta naprawdę pierwsza mapa, którą troszeczkę wciągnąłem z twojego serca, ale i tak nie wyszła aż tak cudnie po mojej myśli, jakbym chciał. Chyba tylko teren wyszedł mi taki, jaki sobie zapragnąłem, ale gospodarki mają chwilę takich swoich niedoróbek, ale to ominijmy. To jest mapka, to jest pierwsze gospodarstwo, znaczy pierwsze, są dwa gospodarstwa, jeżeli pamiętacie oczywiście.
let's playe, to bardzo się z tego cieszę. I oczywiście kulturka z domu Szambo leci, więc jest git. Obórka za oborą. Sad jakiś. Tutaj poletka. Myślę, że ta seria tutaj byłaby będzie ciężka, to bym musiał trochę większe maszyny dać, bo te pola są dość długie. Niektóre też są szerokie, to oczywiście automatycznie otwierane drzwi, wrota i bramy. Tu akurat wrót nie ma, ale co do bram to się zgodzę. To doła taka biedna trochę. To jest, powiem szczerze, no ta mapa jest trochę przekombinowana, zacząłem już naprawdę jak najlepiej nią wychodzić. Ale no cóż, każdy zaczyna jakoś. No, ma swój urok ta mapa, bo po prostu no, wiele godzin zagrałem na niej. I to jest fajna znowu na MP, tak, że no, dwóch graczy sobie gra, tak, jeden jest z jednej strony, drugi z drugiej strony i są sąsiadami, fajnie, naprawdę wtedy fajnie ta akcja idzie. Ale powiem szczerze, że troszeczkę za duże gospodarki, ja jeszcze byłem wtedy tak nauczony, że jakieś takie, wiesz, obszerne miejsca robiłem i tak dalej, żeby to jakoś wyglądało. Tu wiatki, niewiatki, tam kombinacje. W ogóle ciekawostka, czy jak te mapy w ogóle jeszcze działają, bo naprawdę jestem ogromnie ciekawy. Druga gospodarka oczywiście teraz na waszych ekranach. Obydwie gospodarki są takie spokojne, bez żadnych jakichś dodatków, śmiatków. Naprawdę, oby tylko pograć. Tutaj Szambo znowu w tym miejscu jest. Nie wiem, czemu ja się tego Szamba uparłem, tak, ale dobra. Lecimy za stodołę. Wiem, że tu najbardziej mi się ta wiatka podobała. Gdyż, no naprawdę, chociaż mogłem sobie spokojnie coś schować. Może przyspieszymy trochę. O, chód. Tutaj jest trawka. Tutaj są fajnie pola. Nie, po prostu klimat pól taki jak u mnie, w realu. Długie, raz wąskie, raz szerokie pola, ale muszą być długie. Czym wąższe, chyba tym bardziej pokazują mój klimat. I tu, rzeczka. Naprawdę, no może trochę za szeroką tą rzekę zrobiłem, ale no bez przesady, nie zrobię jakiś wąziuteńki sprawuchy. Przecież bardziej naprawdę ta mapa powinna się gdzieś zakończyć od razu za tą rzeką, no ale ominijmy to. Kurczę, powiem szczerze, tak jak patrzę na nią, to ona by się przydała zmodernizowana do piętnastki. Bo ma swój klimat, ale o wiele, wiele bardziej przydałoby się ją zmodernizować. Nie wiem, może spróbuję albo podgadam Bolka, żeby troszeczkę przykombinować. No, jestem ciekawy, ale na razie to wy mi jesteście potrzebni do tego, którą mapę wybrać do serii singla. No i tutaj ten klimat tutaj fajnie się spadał. Pamiętam, ciężko się jeździło tutaj. Ale naprawdę grubo jak zwykle. No pola to jest ten cały dodatek tej zabawy. No jestem ciekawy w ogóle, jaką mapę wybierzecie wy, no bo wy no, jaką byście chcieli, żebym sobie ponagrywał. Nie wiem, czy macie sentyment jednak do tej mapy, która naprawdę, no parę let's play było, chyba od tej mapy te moje let's playe tak się dopiero zaczęły rozkręcać, bo z tamtej nie pamiętam, musiałbym sprawdzić na YouTubie jak tam szło z odcinkami. Ale pamiętam, grało mi się cudownie, tutaj jest bizony i niebizony, leciały tutaj akcje jedna za drugim, więc czekam z niecierpliwością w komentarzach, jakie oceny będziecie tutaj mówić na ten temat. Oczywiście, jeżeli chcecie, żebym grał na tej mapce w singla FSP 13, oczywiście proszę wpisać Poniatów V4. Więc no naprawdę, no czekam z niecierpliwością, co powiecie i pomóżcie mi naprawdę. To jest tylko głupi komentarz, a naprawdę mi by bardzo pomógł, bo sam powiem szczerze, mam dylemat, bo z jednej strony ta mapa dla mnie jest pierwsza taka sentymentalna, której dość trochę, du dość dużo się na niej wygrałem i może no nie jest idealna, ale naprawdę pamiętam nią jak no jak najlepiej. Więc no, tylko to mnie trzyma. Ale znowu tamta jest bardziej dopracowana mapa, V4.1 oczywiście, mniejsza i troszeczkę ciekawsza. Więc też no, tutaj ten dylemat. Więc dlatego tutaj oczywiście kieruję już słowa do was, byście pomogli mi no, wybrać, żebyście pomogli mi, którą wy będziecie lepiej oglądać, bo oczywiście filmy są dla was i
Jeżeli wy będziecie oglądać, to ja będę szczęśliwy. I co? To by było na tyle. Oczywiście pamiętajcie w komentarzu, jeżeli chcecie tą mapkę V4, ale jeżeli mapę V4.1, to w komentarzu Poniatów V4.1. Liczę na was, łapkujcie, subujcie, komentujcie, no i liczę, że już w 13 będziemy się widzieć na serii z jednej z tych map. Na razie, cześć, trzymajcie się.